Siema, siema, witam ponownie w Project F4E. Tym razem przetestujemy sobie już ostatnią postać, jaka została, czyli to jest Weird Seeker. No, taki powiedzmy barbarian. Zajmijmy sobie mecz od razu. Jak to wygląda? Mamy autoataczki. Tutaj coś nakładamy na autoatakach. Na prawym jest zamach taki po prostu. Podkuwamy buffa. I pod spacją wirek. A RK co robi? Okej, RK bije kilka hitów po prostu w ziemię AOE. Ciekawi mnie, co robi ta pasywka. Ogólnie jest pod. W zasadzie jest pod AP. Tutaj mamy AP. Tak, postać jest pod AP. A co daje to Q? Take damage, equal to 20% healtha. Ale dostaje movement speeda i attack speeda. Nie wiem, co robi ta pasywka. Dobra, czekamy na gierkę, zobaczymy, jak to będzie działać. Dobra, jesteśmy w gierce, bierzemy oczywiście standardowo potki. Tutaj mamy potki. I zobaczmy, gdzie jest ekstrakt jakiś. Tu nade mną niedaleko. Czyli tu możemy sobie mopki powybijać. Polutować ewentualnie też. Czy mnie ta postać działa? No bo ja nie dostałem hita. Przywaliłem hita mopkom z prawego. I straciłem tak jakby hapeki. Nie do końca rozumiem tą postać. Jak mam być szczery. Zobaczmy, co tu jest ciekawego. Na pewno na tej postaci trzeba mieć dużo potek na HP, bo i ten buff zabiera HP-ki. O, jest gracz. O kurde, chłop ma fioletowe itemy. Oj, oj, oj. To dwójka nawet graczy. No i tyle. Dwójkę graczy. I byli w miarę dobrze ubrani. Jeden miał itemy na 20 coś item level, a drugi miał itemy na 30 coś item level. Czyli co mi się stało z postacią. Dobra, zagramy jeszcze jedną, zobaczymy. Bo tutaj na tej gierce niestety nie miałem żadnych szans. Nie dało się nic zrobić. Dobra, bierzemy potki. Na szybkości. Tyk, tyk, tyk. I jestem tutaj. Tu jest ekstrakt. Po lewej jest jakiś chłop. Pytanie. Jakie ma itemy? Dobra, mam mopkę na sobie. Oj, i drugiego mopka. Niedobrze. A chłop sobie tam coś kopie. Ja bym te mopki musiał uwalić. Najpierw tego dinozaura. Teraz sobie tego gościa uwalimy. Miałem strasznie dużo HP tracę, a ten mobek mnie niczym nie trafia, nie? To jest giga ciekawe. Dziwnie trochę działa ta postać. Ale może jakieś itemy polecą z tego mopka. Mopka. Hełmik na hapeki. A nie, to nie. Tutaj. I no ktoś tam kopie coś cały czas. Idę tam zobaczyć. To musi być jakiś gracz. Opa, kopię sobie. Także mnie nie widział. No on tu musi iść, innego wyjścia stąd nie ma. On jest prawdopodobnie tu na górze. No. No i co, lecieć czy nie? Dobra, lecimy, YOLO.
Ty, gdzie on to kopał? Nie ma go tutaj. Czyli to on wyszedł już tutaj na górę? Nie wiem, co to jest. Ale no muszę tu wejść. Okej, to mnie bije. Niedobrze. Co ja mogę zrobić? Ja mam nadzieję, że to nie będzie na całą mapę. Tu miał chyba ktoś respa. Zobaczmy, czy będzie jakaś potka. Są potki. I o co chodzi z tym zielonym dziadostwem? Dobra, zatrzymało się. Tam jest gracz. Mag. Magiem będzie ciężko. Nie wiem, czy złapie maga. Zwalmy najpierw tego mobka. Weźmy sobie itemki. Dobra, no ja muszę tam iść, tak czy siak. O, otworzył gość. A ja zamknąłem. Dobra, let's go. On ma itemki. Ma lepszą postać chyba. Przynajmniej moim zdaniem jego postać jest lepsza. No ale zobaczymy, jak pójdzie. No i zastanowało mnie. Dobra. To jest albo bot, albo gość nie ogarnia totalnie. A wydaje mi się, że to będzie bot. Padł. Pyk, 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 jakieś itemki. A nie miał za wiele itemów. Kurde, jak mam być szczery, to chyba najmniej mi się ta postać podoba. Taka strasznie statyczna mi się wydaje, bo ta postać nie ma żadnego dasha. Więc wydaje mi się, że takiego maga bym nie dogonił. Jakbym spotkał. Zobaczmy, czy coś ciekawego będzie. Heumik pod attack damage. Tu może być coś fajnego. Uwaga. Rękawiczki na ability power. Ustaliliśmy, że ta postać ze wszystkiego bije. To jest w ogóle dziwne, że ta postać ma przeliczniki pod AP. Ze skilli. No bo co, będę budował postać pod AP? To nie będę bił damage'u z autoataków, nie? Dawaj, Wirek. Tego najpierw trzeba rozwalić. To później z tym drugim już pójdzie łatwiej. Z jednym mopkiem. Ten już powinien paść na szybkości. I tu do środka bym wszedł zobaczyć, co tam jest ciekawego. Otworzymy sobie to. A, tu kluczyk jest potrzebny, okej, to nie wiedziałem. No i tu jest to zielone dziadostwo. Jest ogólnie w gierce taka macha. Prawdopodobnie ona jest po to, żeby sobie tu wejść. Tylko no problem jest taki, że jej nie mam. Wtedy jak tam wejdę, to nie dostaję damage'u. Jezu, co tu się dzieje? Nie mogę się ruszyć. Dawaj, healka. Dobra, niech już umierają. Dobra, ten wybucha. Ten też.
O kurde, gracz. Biorę heala. Ty, on ma jakieś koks itemy, ten gracz. Miał czwórkę przy niku. Mam nadzieję, że tu nie przyjdzie. Dobra, zlutujemy sobie tą skrzynkę. Ale do ekstraktu jeszcze. No i przyszedł. Ja nie mam ulti. Także GG. Nie, on miał jakieś koks itemy, nie? 40 ponad item level. Ja miałem 20. Ten ma w ogóle 50. Oni już muszą mieć całe sety chyba fioletowe. Nie wiem, ale ogólnie to najmniej mi się podoba ta postać. Najbardziej mi się podoba albo. O, w ogóle mam perka. Najbardziej mi się podoba, gdzie są postacie tutaj. Albo ta postać. Albo mag. Albo ewentualnie healer. Czy tamten support. Te dwie postacie mi się najmniej podobają. Łucznik ma takie jakby zlagowane autoataki. A ta postać taki klos trochę. No. Dobra, także tyle.